Czy w jedną godzinę da się zbudować sensowny dashboard? Raczej nie. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania raczej przewrotny i ma na celu pokazać pełen przekrój działań, które musimy wykonać w aplikacji Power BI, aby zbudować jakiś dashboard, a tak naprawdę szczegóły i dopracowanie tego dashboardu to pewnie już druga kwestia. Co nas dzisiaj czeka? Dla tych, którzy nigdy nie widzieli aplikacji Power BI, opowiem, co to jest i skąd ta aplikacja się wzięła. Następnie przejdziemy przez najważniejszą część, czyli od danych poprzez raport zaprojektowania interakcji, aż po próbę publikacji tego raportu. Na koniec powiem, jak uczyć się Power BI. Będzie też niespodzianka, także zachęcam, żeby doczekać tutaj do końca. Będzie też ogłoszony konkurs na najlepszą wizualizację i wreszcie na końcu sesja pytań i odpowiedzi. Tak wygląda nasz plan. Jeżeli nie widzieliście wcześniej mnie i nie znacie, to krótko powiem też, że prowadzę dwa blogi, skuteczneraporty.pl i excelbi.pl, oba powiązane, jeśli chodzi o tematykę, bo związane z wizualizacją danych, z raportami, z tym, jak powinniśmy te dane pokazywać i uwzględniać. Jestem też trenerem, prowadzę dużo szkoleń, mam też dużo studentów w ramach Akademii Skuteczneraporty.pl, gdzie znaleźć można zarówno kursy bezpłatne dla użytkowników excelowych, jak i część dodatkową, o której dzisiaj będę wspominał. I też razem z moim zespołem prowadzę różnego rodzaju projekty związane właśnie z raportami. No i tak zawsze się zastanawiam, jak zacząć opowiadać o Power BI i zawsze na usta ciśnie mi się pewna historia pewnej porażki, którą Microsoft poniósł, projektując właśnie swoje pierwotne narzędzie PowerView. Był rok 2013 i Microsoft wymyślił, że oprócz dodatków, które funkcjonowały już bardzo fajnie w Excelu, czyli dodatku Power Pivot, który funkcjonował od roku 2010 i pozwalał dużo więcej wycisnąć z tabel przestawnych, ładować do Excela miliony rekordów, budować model danych, budować miary w języku DAX. Oprócz dodatku Power Query, który funkcjonował od roku 2013 i pozwalał na automatyzację pobierania danych, przekształcania danych, Microsoft wymyślił, żeby główna ścieżka raportowa poszła do Excelu, do nowego interaktywnego narzędzia, którym będzie dodatek PowerView. To był rok 2013. Przyznam szczerze, że ja bardzo się ucieszyłem i spróbowałem zerknąć, jak to narzędzie będzie wyglądać i okazało się, że w roku 2013 na rynku w Excelu zobaczyliśmy, jakby nie patrzeć, bubel. Narzędzie pozwalało co prawda na coś nowatorskiego w Excelu, na nowoczesną, interaktywną analizę danych, wstawianie wykresów, ale nie spełniało podstawowych wymogów użytkowników, jeśli chodzi o zmianę kolorów, budowę różnych wykresów, dzielenie się raportami. Była to ze strony Microsoftu wielka porażka. No i tak w roku 2013 myślę, że atmosfera tam się zagęściła i zaczęli się zastanawiać, jak teraz z tego wybrnąć. I doszli do wniosku, że nie ma sensu próbować wkomponować takiej interaktywnej analizy danych, też wspartej, jak zaraz zobaczymy, sztuczną inteligencją i nowymi technologiami. Nie ma sensu budować tego bezpośrednio w Excelu. Trzeba to wyciągnąć jako zupełnie nową aplikację, zupełnie nowy serwis. Natomiast, żeby nie zmarnować tego wszystkiego, co już funkcjonowało, przeniesiono z Excela, ale też oczywiście z innych technologii po stronie Microsoftu, właśnie te komponenty, które się sprawdziły. I tak oto za chwilę projekt raportowy pokażę, zaczynając od edytora zapytań, czyli od Power Query. Następnie przejdę do modelu danych i taki przykładowy model, żeby pokazać, jak się go buduje, jak działa, do czego może służyć, też dzisiaj postaram się skonstruować. I wreszcie to, co nie udało się jako PowerView, możemy znaleźć właśnie w
na tym głównym froncie raportowym Power BI jako oddzielną taką warstwę, oddzielną aplikację. To wszystko nam się powinno zgrać w jeden taki spójny proces. Jak wygląda to narzędzie na tle innych? Gdyby to był rok 2015, to myślę, że tak entuzjastycznie bym się tutaj nie wypowiadał, bo Microsoft musiał bardzo szybko gonić głównych konkurentów, którymi w tamtym czasie były firmy Tableau i Qlik. Natomiast od tamtego czasu minęło już ponad 5 lat i według zarówno opinii wielu użytkowników, jak i według ekspertów, Microsoft jest wiodącym, jeśli nie liderem rynku business intelligence, czyli platform analityczno-raportowych. Firma Gartner, której kwadrant tutaj pokazuje, w dużym uproszczeniu ocenia te firmy w takiej macierzy, pokazując na osi Y, na ile to narzędzie jest w stanie wejść na rynek, na ile jesteśmy w stanie na nim zaistnieć i wreszcie na osi X, na ile już teraz spełnia aktualne potrzeby użytkowników, a na ile też wybiega w przyszłość. I to, co dzisiaj będzie taką próbą z mojej strony pokazania tego narzędzia, to jak Microsoft poradził sobie właśnie na tych dwóch osiach, stając się liderem rynkowym. Będę chciał też pokazać kilka takich nowinek, które w tym narzędziu się pojawiają i będą też wyznaczać to, co się będzie działo w przyszłości. Ten proces raportowy, który konstruujemy w samym Power BI-u, jest skierowany, co ważne, do każdego zwykłego użytkownika. Nie trzeba mieć super programistycznych kompetencji, nie trzeba znać wielu różnych technologii. W Power Query zapakowano wszystkie niezbędne kroki, które pozwalają nam połączyć się z danymi i przekształcić dane. Za to odpowiada Power Query, czyli nasz edytor zapytań. W niektórych raportach budujemy model danych i definiujemy miary. Mówię o tym w niektórych, dlatego że średnia liczba tabel w modelu danych według danych pochodzących z Microsoftu to minimalnie ponad jedną, co oznacza, że zwykle użytkownicy pakują tam jedną tabelę i nie budują tego modelu danych. Oczywiście nie jest to dobra praktyka, ale to pokazuje, w którą stronę użytkownicy zaczęli podążać z tym narzędziem. I wreszcie to, co zobaczymy jako taka płaszczyzna raportowa, zaprojektować raport, opublikować raport. Tego przycisku od zawsze brakowało chociażby w Excelu i tutaj właśnie taka możliwość opublikowania raportu będzie w samym Power BI Desktop, a następnie podzielenia się raportem i budowy też automatycznego procesu odświeżania raportów, budowy całego środowiska raportowego, które tak naprawdę już tam jest i tylko czeka na nasze dane i wielu, wielu innych rzeczy, które będą dostępne, ale już w środowisku płatnym, o czym też będę mówił. Dla mnie najważniejsza rzecz, dużo spotykam się z osobami na różnych stanowiskach, na różnych szczeblach i są teraz takie ciekawe czasy, że każdy użytkownik jest analitykiem, każdy musi umieć pobrać dane, przygotować je, udostępnić, przeanalizować. W związku z tym jest to świetne narzędzie do tego właśnie, żeby te raporty w nim przygotowywać. I to tyle tytułem wstępu. Skąd pobrać Power BI? To jest pytanie numer jeden, na które sobie spróbujemy teraz odpowiedzieć. Można Power BI pobrać za darmo, co jest ważne i co jest rewolucją wśród narzędzi BI-owych, wchodząc po prostu na stronę Microsoftu i to jest taka zwykły plik instalacyjny, który możecie sobie za darmo pobrać i na nim zacząć pracować. On działa na platformie, w systemie operacyjnym Windows. Drugi sposób to pobranie też na Windowsa narzędzia przez Microsoft Store, również bezpłatnie i rozpoczęcie pracy z Power BI Desktop właśnie za darmo. To jest ta duża rewolucja, która się wydarzyła w świecie analiz i raportów. Wszystkie inne narzędzia są płatne, natomiast Microsoft tutaj takim zdecydowanym ruchem odciął się od takich
od konkurencji, można powiedzieć też, i zbudował narzędzie Power BI Desktop, które teraz pokazuje, które, z którego możemy rozpocząć korzystać bezpłatnie, no i zastanawiać się, czy nie będzie nam też w przyszłości potrzebne to środowisko płatne, na czym oczywiście Microsoftowi zależy. Jak otworzymy sobie Power BI i nigdy nie widzieliśmy tego frontu, warto zerknąć na ten biały prostokąt, który znajduje się na środku ekranu. To jest ta nasza kartka, na której mamy przygotować raport. Czasami użytkownicy nie do końca potrafią się zorientować, co tu się dzieje. To jest ta jedna kartka, jedna strona raportu, którą powinniśmy zapełnić. Jest to bardzo podobne podejście, które możemy znaleźć na przykład na deskach rozdzielczych samochodów i stąd właśnie z motoryzacji słowo dashboard, czyli taka deska rozdzielcza, która prezentuje nasze najważniejsze wskaźniki, powinna zostać zapełniona naszymi danymi. Dlaczego właśnie do jednej kartki powinniśmy je sprowadzić? Zerknijcie na moment na ten slajd, który często wykorzystuję w ramach szkoleń z wizualizacji danych i zastanówcie się, co moglibyście odczytać z takiego licznika, z takiej deski rozdzielczej. Tutaj często pojawiają się takie pytania jak takie pomysły jak, no kończy się paliwo, licznik pewnie kręcony. Najzabawniejsza historia to taka, jak jeden z uczestników szkolenia nie bardzo wiedział, o co było pytanie, ale wyskoczył z ręką do góry i mówi, to jest Opel Kadett. Ale nie do końca o to mi chodzi, bardziej chodzi o nasze możliwości połączenia ze sobą różnych wskaźników w ramach jednego ekranu, co maksymalizuje wykorzystanie naszej pamięci krótkotrwałej. I tu jak zaczniemy kombinować z tymi wskaźnikami, bardzo często tak też robimy w ramach takich standardowych analiz i raportów, możemy zobaczyć, że no rzeczywiście ktoś wchodzi właśnie na wysokie obroty, ale przy zimnym silniku pewnie dopiero ruszył, samochód stał na dworze i nasza rekomendacja, nasze polecenie byłoby do kierowcy zmień bieg. I na tym właśnie będzie polegała analiza danych w obszarze dashboardów, które będziemy projektować sobie w Power BI. Wróćmy więc do tego narzędzia i zerknijmy sobie na pierwszy element, który znajdziemy na karcie narzędzia główne, pobierz dane. To pobierz dane od niedawna jest też w ogóle umieszczone na samym środku tej naszej karty raportu, naszej strony raportu. To jest komponent Power Query, który na poprzednich webinarach pokazywałem w Excelu. W Power BI działa bardzo podobnie. Mamy też do niego przyciski przekształć dane, czyli przejść do tego edytora Power Query oraz przycisk odświeżania raportu, jeśli cały raport będziemy chcieli odświeżyć. Dwa widoki, które znajdują się po lewej stronie, to widoki, które ja na przykład kojarzę z dodatku do Excela Power Pivot, czyli mogę zbudować model danych, mogę podejrzeć, jak wyglądają dane załadowane do modelu i też do tego modelu będziemy mogli konstruować elementy kalkulowane, czyli na przykład miary, 99% rzeczy, których potrzebujemy to miary. Pokażę też dzisiaj przykład tabel i kolumn kalkulowanych, które w tym narzędziu także możemy tworzyć. No i wreszcie sekcja wizualizacje. Tutaj będziemy mogli konstruować różne wykresy. Ja pokażę dzisiaj kilka podejść do budowy wykresów, w tym takie, które według mnie w przyszłości będzie tym najczęściej wykorzystywanym i najbardziej popularnym, czyli możliwość budowy wizualizacji za pomocą języka naturalnego. Dzisiejszy scenariusz przygotowałem w taki sposób, że mogę pobrać do niego dane, które znajdują się w folderze i zebrać z folderu kilka plików, które zawierają, które znajdują się w folderze. Więc nawiązując do poprzedniego webinaru, który w całości był poświęcony pobieraniu danych z folderu, podłączę się teraz do folderu, który będziecie mogli też sobie pobrać po webinarze. Folder nazywa się sprzedaż
i znajdują się tam cztery oddzielne pliki za 4 lata ostatnie, w tym dane do października 2020 roku. To zresztą zobaczymy w pierwszym kroku. Dane mam rozrzucone na 4 pliki, natomiast znając już z poprzedniego webinaru możliwość pobierania danych z folderu, klikam połącz i edytuj dane, żeby przygotować sobie zapytania, na których dalej będę pracował. Zwykle po tej operacji spodziewam się, że pojawi się okienko Power Query, które jakoś przeprowadzi mnie przez ten proces przygotowania danych. A przygotowanie danych to oczywiście jeden z ważniejszych etapów i bez niego tak naprawdę w całym narzędziu Power BI ani rusz. We wszystkich czterech plikach moje dane nazywają się SAP, moje arkusze nazywają się SAP, w związku z tym pobiorę sobie te arkusze i przejdę teraz do głównego okienka Power Query, gdzie dokończę zaraz scenariusz przygotowania danych, dodając tam kolejne źródła danych. Czasami między okienkami nie uda się automatycznie przeskoczyć, wówczas takie przejście można wywołać ręcznie. To jest okienko Power Query, w którym chciałem rozpocząć moją pracę. I jak najadę sobie na kolumnę Source Name, zobaczę, że dane zostały już zebrane z czterech plików, które były umieszczone w folderze i w przyszłości będę mógł też dorzucać albo aktualizować pliki, które się tam znajdują. Właściwe przygotowanie danych do pracy w Power Query to sprawienie, że dane będą miały jeden wiersz nagłówkowy, będą wszystkie dane leciały od góry do dołu i będą miały odpowiednie typy danych. W przypadku tych danych, aby scenariusz poszedł sprawnie, te wszystkie rzeczy wykonały się tutaj automatycznie albo półautomatycznie. W związku z tym ja się skupię tylko na tym, żeby połączyć ze sobą kilka źródeł danych, tak żeby można było je później wspólnie wykorzystywać na raporcie. Przyciskiem nowe źródło mogę na przykład pobrać plik tekstowy, w którym mam informacje o punktach lojalnościowych, które zbierali moi klienci do poszczególnych transakcji. Jest to drugie źródło danych już teraz, zupełnie inne, bo nie pliki Excelowe, a pliki CSV. Natomiast mogę w prosty sposób te źródła za chwilę wymieszać, tak żeby na informacjach dotyczących sprzedaży, czyli konkretnych faktur, znaleźć też informacje na temat punktów lojalnościowych i móc później te nasze dane analizować. Kolejne źródło danych to trochę inna tabela, bo to będzie tabela wymiarów, czyli tabela słownikowa. W mojej tabeli sprzedaż mam tylko informacje o pewnym identyfikatorze klienta, numerze klienta, natomiast kim klient jest, z jakiego regionu pochodzi, do jakiego województwa jest przypisany w danych, takie informacje celowo mam przechowywane w drugiej tabeli, żeby pokazać za chwilę scenariusz budowy modelu danych i to, w jakich momentach ten model danych będzie nam potrzebny. Źródło danych klient niestety nie ma wiersza nagłówkowego, on się tutaj automatycznie nie wczytał, w związku z tym dorzucę go poprzez polecenie przekształć, użyj pierwszego wiersza jako nagłówków, tak żeby później w modelu danych łączyć te informacje po właściwym kluczu, numer klienta z numerem klienta. Pewnie rekomendowane by były, żeby numer klienta był liczbowy, natomiast po kluczu tekstowym też jak najbardziej ten nasz model danych będzie działał. Mamy sprzedaż. Mam numer faktury i do niego chciałbym przypisać punkty lojalnościowe, które zdobyli klienci do każdego wiersza. W związku z tym potrzebuję teraz w procesie przygotowania danych operacji, która będzie przypominać wyszukaj pionowo albo SQL-owego joina. W Power Query operacja ta to scal zapytania, która pozwoli mi znaleźć te punkty lojalnościowe dla poszczególnych numerów zamówienia i przypisać je do tych moich transakcji sprzedażowych. Rodzaj sprzężenia, które wybieram, to standardowe, lewe, zewnętrzne i dokonuję w drugim kroku rozpakowania tych punktów. Efekt końcowy będzie bardzo podobny jak właśnie w Excelu przy wyszukaj pionowo albo w SQL-u przy joinie i mogę zobaczyć, że do niektórych transakcji tych numerów nie było, natomiast klienci mogli też do każdej linijki na mojej fakturze zdobywać te punkty i te punkty mogę później wykorzystywać też dalej na raporcie.
Kolejna rzecz, którą pokażę w obszarze przygotowania danych, to jedna z najciekawszych opcji w obszarze Power Query, czyli możliwość tworzenia kolumny z przykładu. Wyobraźmy sobie, że mamy kolumnę klient i mamy tutaj imię i nazwisko, a chcielibyśmy uzyskać oddzielone te elementy od siebie. W związku z tym poleceniem kolumna z przykładów możemy spróbować wyodrębnić najpierw imię, potem ostatnią literę z tego imienia i jeśli ona kończy się na A, to taką metodą trochę prostą sprawić, że imię kończące się na A będzie miało płeć kobieta, to z inną literą będzie kończyć się na A. Kolumna z przykładów to o tyle ciekawe polecenie, że nie zmusza mnie do wykorzystywania konkretnych formuł i transformacji, tylko pozwala mi podać jeden przykład, taki jak imię pierwszej osoby, którą mam na liście i to Power Query domyśli się, w jaki sposób ta operacja ma zostać wykonana. Oczywiście nie działa to we wszystkich scenariuszach, ale bardzo dużą część rzeczy zamiast szukać w interfejsie możemy zrealizować kolumną z przykładów. Wydobycie ostatniej litery imienia z tej kolumny, którą już mamy. Dla kilku imion podaję ostatnią literę. Upewniam się, że reguła pokazuje mi prawidłowe przekształcenie i prawidłowe wyniki. Wydobywam w ten sposób kolumnę ostatnie znaki i na jej bazie przygotuję teraz kolumnę warunkową. Jeżeli w kolumnie płeć będę chciał uzyskać kajak kobieta płeć, wówczas muszę porównać ostatnie znaki do litery A, w przeciwnym razie będzie to mężczyzna. Typ danych powinien być ustawiony, zanim te dane załadujemy do modelu danych Power BI, więc nagrywam dodatkową transformację ustawienia typu danych i usunę niepotrzebne kolumny, które były tylko pewnym etapem do osiągnięcia tej kolumny płeć. I tak oto w kilka kliknięć uzyskałem dodatkową kolumnę, na której będę mógł za chwilę też przygotowywać mój raport. To tyle, jeśli chodzi o te przekształcenia i przygotowanie danych. Została mi jeszcze jedna rzecz. Punkty lojalnościowe to był taki etap pośredni w moim procesie i ja nie chcę, żeby to zapytanie wylądowało w moim modelu danych. Podobnie jak to ma miejsce w Excelu, możemy wyłączyć ładowanie tych elementów. W Power BI jest to umieszczone pod prawym przyciskiem, gdzie mogę wyłączyć ładowanie. Mogę teraz przejść do polecenia zamknij i zastosuj i zobaczyć, co się wydarzy, kiedy dane wrzucę do Power BI-a. Na płaszczyźnie raportowej w widoku raportu zmieni się w tym momencie niewiele, natomiast powinienem zobaczyć po prawej stronie na liście pól te wszystkie pola, które tutaj sobie przerzuciłem i wreszcie w widoku modelu możemy zobaczyć, że model tak naprawdę połączył się sam z racji tego, że mamy kolumny o tych samych nazwach i numer klienta na zasadzie 1 do wielu spiął mi się z tabelą faktów sprzedaż. Te dwie tabele odgrywają w tym moim modelu różne role. Sprzedaż to jest tabela, gdzie mam te moje transakcje i na niej będę mógł liczyć miary. Klient będzie służył mi z jednej strony do krojenia tych moich miar, do filtrowania tych moich miar. Z drugiej strony może mi też posłużyć do budowy bardziej złożonego modelu danych, czyli powiązania na przykład danych, jeśli chodzi o plany sprzedażowe per klient ze sprzedażą, jakieś prognozy per klient ze sprzedażą, czyli dorzucenia tutaj więcej tabel faktów do naszego scenariusza. Idziemy dalej. I możemy wreszcie rozpocząć przygotowanie naszego raportu. Oczywiście do modelu danych jeszcze sobie tutaj wrócimy. I przygotowując ten raport, ja tutaj posłużę się w pierwszej kolejności czymś, co według mnie będzie przyszłością analityki, a mianowicie możliwością zadawania pytań językiem naturalnym. Jakby ta krótka demonstracja, do której zaraz przejdę, bardzo przypomina mi zawsze takie sceny z Ironmana, gdzie on siedzi w tym swoim kombinezonie i rozmawia ze swoim komputerem, na bieżąco generuje jakieś obliczenia, kalkulacje i jest w stanie pewne rzeczy bardzo szybko policzyć.
Podobne rzeczy czekają nas w przyszłości i wyobrażamy sobie, że każdy użytkownik końcowy będzie mógł w taki sposób pracować z tymi danymi. Na ten moment, jak spojrzymy sobie na dyktafon w Wordzie w Office 365, zobaczymy, że no, są tu kraje, które w pierwszej kolejności tę technologię zaadaptują, są kraje, które w drugiej kolejności tę technologię zaadaptują, ale Polski będzie gdzieś daleko w planach, w związku z tym będziemy zmuszeni do posługiwania się prawdopodobnie początkowo innym językiem. I tak oto w naszym raporcie ja będę posługiwał się taką dziwną mieszanką, trochę angielskiego, nazwy pulp po polsku. Natomiast my wyobraźmy sobie, jak to będzie działało za rok, za dwa, za kilka lat, kiedy właśnie w taki sposób będziemy mogli przygotowywać raport. Mój przykładowy raport przede wszystkim ma mi pozwolić przeanalizować przychody ze sprzedaży. W związku z tym zamykam sobie wszystkie sekcje, które mnie nie interesują i na płaszczyźnie raportowej wybiorę sobie, kliknę sobie dwa razy lewym przyciskiem, żeby przejść do takiego trybu zadawania pytań. I on jest takim pierwszym sposobem, w którym mogę językiem naturalnym poprosić Power BI o przygotowanie jakiejś konkretnej kalkulacji. Na przykład, jeżeli zapiszę moje pytanie, pokaż mi sprzedaż, show sprzedaż, to dostanę już konkretną odpowiedź i tak jakby pojedynczą tabelę przestawną tylko z jednym wynikiem. Mogę ją w prawym górnym rogu zamienić na standardową wizualizację, co byłoby równoznaczne z tym, że wybrałbym z półki wizualizację, wizualizację, która nazywa się karta, i umieścił pole sprzedaż z listy pól właśnie w środku tego obszaru. Ja tu wychodzę celowo od tego zadawania pytań, bo chcę pokazać, że to narzędzie już teraz wybiega w przyszłość i pozwoli nam, mam nadzieję, w najbliższym czasie właśnie w taki najbardziej intuicyjny dla człowieka sposób pracować z danymi, rozmawiać z komputerem o naszych danych. W taki sposób można też budować jakieś podstawowe kalkulacje. Na przykład mogę poprosić o policzenie, jaka jest suma z pola zysk i podzielić to sobie przez sumę ze sprzedaży. To zbuduje mi wskaźnik rentowności sprzedaży. Co prawda mogę go za chwilę zbudować też jako miarę i tak też zrobię, natomiast pokazuje, że to zadawanie pytań jest już o krok przed nami i będzie pozwalało nam też na tworzenie różnego rodzaju wskaźników, na których będziemy mogli dalej pracować. Mam tę swoją rentowność, mam tę moją sprzedaż. Zastanówmy się, jak ta moja sprzedaż, albo bardziej precyzyjnie suma sprzedaży, wygląda według kategorii produktu. Zadaję moje pytanie, jak wygląda sprzedaż według kategorii produktu i to, co dostaję po zamianie na wizualizację, to zwykły wykres słupkowy, w którym na półce oś wylądowała kategoria, a na półce wartości moja sprzedaż. Co ważne, w ramach wszystkich wykresów będzie można też konstruować hierarchię. W związku z tym, jeśli planuję później na moim raporcie posługiwać się polami, które opisują mi świat produktowy niżej, na przykład podkategoria produktu, albo nawet niżej nazwa produktu, mogę przerzucić je już teraz ręcznie na półkę oś, żeby umożliwić pracę z hierarchią na zasadzie drążenia. Co ważne, wszystkie inne elementy mojego raportu będą na taką pracę też reagować. W związku z tym będę mógł zobaczyć na przykład, co się dzieje w meblach i widzę, że moja rentowność zaczyna mi spadać, jak wygląda rentowność stołów, jak wygląda najlepiej sprzedający się produkt. Takie przejście w ramach hierarchii powoduje automatyczne wygenerowanie filtrów do wszystkich elementów, które mamy na wizualizacji. W związku z tym praca na hierarchiach naprawdę wygląda tutaj bajkowo i każdy użytkownik będzie mógł przechodzić od góry do dołu we wszystkich tego typu scenariuszach. Kolejne pytanie, które zadam do moich danych, które mógłbym wyklikać, ale po co się męczyć? Pokaż mi 10 najlepszych klientów według sumy sprzedaży.
by sum of sprzedaż. Show top 10 według sumy sprzedaży. W ten sposób generuje mi się wizualizacja. Może nie do końca się tu udała ta suma. To dobuduję ją już ręcznie. 10 najlepszych klientów według sumy sprzedaży. Filtr, który byśmy w tym momencie próbowali założyć, to jest filtr, który znajdziemy w sekcji bocznej filtry i ta cała sekcja bardzo przypomina właśnie boczną sekcję filtry, którą znajdziemy w na przykład tabelach przestawnych. Umożliwia ona różnego rodzaju zakładanie właśnie filtrów na naszych danych. No dobra, to idąc dalej, poprosimy o pokazanie sprzedaży według województwa. Jest to jedno z pól, które mamy u nas w raporcie, ale z użyciem konkretnej wizualizacji. Na przykład pokażmy sprzedaż według województw jako wizualizację typu mapa. Bardziej precyzyjnie jako suma sprzedaży. O, i teraz zobaczymy, że ta moja suma sprzedaży wyświetla się bezpośrednio na mapie, co oznacza, że Power BI jako narzędzie będzie pozwalał nam na skakanie pomiędzy różnymi perspektywami, jeśli chodzi o raporty, perspektywa produktowa, geograficzna, czasowa, którą za chwilę też pokażę, wyliczenia różnego rodzaju wskaźników i włącznie z takimi bardziej złożonymi, które spotkamy w świecie finansów, rachunek zysków i strat. Można oczywiście w Power BI w sposób interaktywny skonstruować i wiele innych elementów. Mając już kilka wizualizacji, mogę też pokazać, w jaki sposób one pomiędzy sobą zachodzą w interakcję. Jednym ze sposobów budowy interakcji są oczywiście filtry, natomiast same nasze wykresy też są domyślnie interaktywne. W związku z tym kliknięcie na pojedynczy element na wykresie powoduje, że pozostałe wykresy w pewien sposób będą wchodzić nam tutaj w interakcję. Problem jest tylko taki, że nie zawsze ta interakcja jest dokładnie taka, jakbyśmy sobie wymarzyli. Z czego to wynika? W opcjach formatowania pojedynczych wykresów mamy bardzo ważny przycisk edytuj interakcje, za pomocą którego możemy sterować i kontrolować, w jaki sposób ten mój bazowy wykres wchodzi w interakcję z pozostałymi. Domyślna interakcja to niestety wyróżnienie, a w wielu sytuacjach nasze kliknięcie, my oczekujemy, że po kliknięciu uzyskamy zafiltrowany wykres. W związku z tym ten przycisk edytuj interakcje będziemy chcieli zmieniać dla wizualizacji, które na przykład bazują na wykresach słupkowych, kolumnach, na operacje zwykłego filtrowania. I tak oto, wybierając teraz jakiś obszar na wykresie typu mapa, mogę wygenerować nowe zestawienie 10 najlepszych klientów, albo mogę wygenerować zwykły ranking według kategorii produktowych i mogę oczywiście też te interakcje pomiędzy sobą w prosty sposób mieszać. To tyle, jeśli chodzi o ten nasz pierwszy scenariusz. Te wszystkie wykresy, które tutaj pokazuję, można oczywiście bez problemu wyklikać po kolei. I tak oto wizualizacja typu mapa. To byłoby kliknięcie spośród wizualizacji na mapę, przejrzenie różnych półek, które mamy do wyboru i umieszczenie odpowiednich pól na tych półkach. I tak na przykład województwo poszłoby na lokalizację, a sprzedaż, którą się tutaj posługuje, mógłbym umieścić na półce rozmiar, żeby pokazać wielkością tego bąbelka sprzedaż dużą lub sprzedaż małą. Mając model danych, możemy też pokusić się o budowę własnych wskaźników, które w Power BI nazywają się nowa miara. I tak oto w naszej tabeli powołam sobie do życia teraz podstawowy wskaźnik, który wcześniej wyklikiwałem, moją miarę sprzedaży łącznej, którą nazwę sprzedaż total. I będzie to na ten moment zwykła suma sprzedaży. Można się zastanawiać, dlaczego nie mogę jej wyklikać.
i posługiwać się tylko tamtą wyklikowaną miarą. Ta miara nie dość, że pozwoli mi precyzyjnie ustawić formatowanie na karcie narzędzi miar, to pozwoli mi także oprzeć kolejne miary na tej mojej mierze bazowej. Tak jak w Excelu posługiwalibyśmy się adresami komórek, tak ja tutaj jedną miarę będę odnosił do innej miary. I tak na przykład rentowność, którą wcześniej pokazałem, że mogę utworzyć zadając pytanie, chciałbym w tym momencie utworzyć w prawym panelu pola, tak żeby tą miarą można było się posługiwać już na stałe. Rentowność w procentach to będzie w moim przypadku suma zysku podzielona przez sumę ze sprzedaży jako kolumny sprzedaż w mojej tabeli z fakturami. Taki wskaźnik, taką kalkulację buduję sobie z prawej strony. Mogę ją sobie ponownie sformatować tak, żeby ustawić odpowiedni wygląd mojego wskaźnika, a następnie wrzucać na różnego rodzaju wizualizacje. Na przykład ja się posłużę tutaj wizualizacją typu miernik, która jest taką typowo dashboardową wizualizacją i bezpośrednio poprzez analogię właśnie do licznika samochodowego pozwala konstruować liczniki, ustalając jakiś cel, jakiś punkt odniesienia albo jakiś maksimum w zależności od tego, co będziemy chcieli pokazać. Wizualizacji tego typu jest oczywiście dużo więcej, bo oprócz tych standardowych, które tutaj mamy, mamy też do dyspozycji cały sklep z wizualizacjami, którym możemy się w odpowiednim momencie posłużyć. Ja skupię się tutaj na tym, żeby pokazać, jak na przykład dorzucić do naszego modelu danych dodatkową tabelę, która pozwoli mi na liczenie pewnych analiz, tworzenie pewnych analiz i miar czasowych. I tak oto, żeby uzupełnić trochę temat związany z modelem danych, powołam teraz do życia w tym modelu danych tabelę kalendarza, a ponieważ ta tabela musi spełniać określone założenia, najłatwiej jest ją powołać do życia gotową formułą. Tabela kalendarza może zostać powołana do życia formułą kalendar auto. W internecie znaleźć można taki wzór, który utworzy od razu dodatkowe kolumny do tej tabeli. Ja natomiast bazując na tej tabeli kalendarza dodam sobie też przy okazji kilka dodatkowych kolumn, które posłużą mi później, żeby pokazać i filtrować dane bezpośrednio na raporcie, jeśli chodzi o analizę czasową. I tak dorzucę sobie tutaj może tak ręcznie kolumnę rok, żeby móc filtrować dane po roku. Dorzucę sobie kolumnę miesiąc. Bazując na dacie, a później pod kątem fragmentatora utworzę sobie trzecią kolumnę, która będzie mi wiązać rok i miesiąc łącznie i pod kątem fragmentatora posłużę się tutaj wzorem rok razy 100, dodać miesiąc. Sposobów na tworzenie różnych kolumn, które będziemy wykorzystywać później na raportach, jest oczywiście sporo. Dlaczego potrzebuję takiej tabeli? W języku DAX, który służy do tworzenia różnego rodzaju kalkulacji w Power BI, zaszytych jest sporo różnego rodzaju skrótów, które pozwalają nam wyliczyć w prosty sposób bardziej złożone formuły. Jedną z nich, którą na dzisiaj wybrałem, jest formuła sprzedaż skumulowana narastająca od początku roku, czyli tak zwany year to date. Żeby móc się nią posłużyć, potrzebuję mieć tabelę dat, która będzie leciała dzień po dniu. Potrzebuję oznaczyć ją jako tabelę dat i podpiąć do mojego modelu danych, a później oprzeć na niej, a konkretnie na kolumnie dat, kalkulacje w ramach naszego modelu danych. W związku z tym, mając teraz tę tabelę dat, mogę przejść do widoku modelu i moją datę faktury, czy tam datę zamówienia, spiąć sobie teraz już ręcznie za pomocą lewego przycisku z tabelą kalendarza, tak żeby zbudować relacje i żeby można było z jednej strony budować właśnie tego typu scenariusze, a z drugiej strony każda inna tabela transakcyjna, tabela faktów, którą sobie będę chciał dorzucić do mojego modelu danych, na przykład koszty, prognoza,
Stany magazynowe też będzie wymagała ode mnie posługiwania się właśnie taką tabelą dat, która w modelu danych będzie już jedna i zaprojektowana. I koniec tego scenariusza demonstracyjnego pokażę, przygotowując raport tylko dla jednego miesiąca, ostatniego miesiąca, za które mam dane. W związku z tym na fragmentator, który zamienię na listę rozwijaną, na fragmentatorze wybiorę sobie dane za ostatni zakończony miesiąc, czyli za październik 2020 i filtr ten będzie już standardowo działał w obszarze mojej wizualizacji, takiej jak na przykład po raz kolejny karta, do której dla wybranego miesiąca pokażę sobie moją sprzedaż total oraz dorzucę do tej wizualizacji moją rentowność w procentach. Oprócz tego chciałbym zobaczyć te dwa składniki, jak one zmieniały się w czasie. I żeby wykres czasowy w prosty sposób mi działał, dorzucę sobie do mojej tabeli dat jeszcze jedną kolumnę, która będzie się nazywała start miesiąca, bo tak też brzmi w języku angielskim formuła do wyciągania pierwszej daty w danym miesiącu, którą wykorzystam za chwilę na wykresie czasowym, pokazując tę moją sprzedaż i rentowność, jak ona się zmieniała w czasie. Start miesiąca pójdzie na półkę oś, sprzedaż na jedną wartość, rentowność na wartość drugą. Początkowo będę widział na tym wykresie tylko dwa punkty i wynika to z faktu, że rok i miesiąc znajdują się w tej mojej analizie na filtrach. Natomiast mogę sprawić, że ten filtr w opcjach edytu interakcje nie będzie współpracował z tym wykresem liniowym, tak żebym mógł cały czas pokazywać pełen zakres czasowy. Jedną z nowości w Power BI, która dosłownie w tym miesiącu wyszła, jest możliwość pracy na wykresach liniowych i ich filtrowania za pomocą suwaka. Więc jeśli chciałbym ograniczyć zakres czasowy na przykład do ostatnich kilku miesięcy, ale dać też użytkownikowi końcowemu pewną władzę nad tym, mogę posłużyć się tym suwakiem, włączyć ten suwak i ustawić sobie odpowiedni zakres czasowy w ramach właśnie tych naszych danych. W momencie, kiedy analizuję dane i widzę pewien sygnał, jak na przykład listopad 2019, gdzie widzę pewien skok i w tym miejscu i wielu innych można się w Power BI posługiwać wykresami, które są wspierane trochę przez algorytm sztucznej inteligencji. I tak oto, widząc pewien skok w moich danych, mogę zacząć się zastanawiać, co ten skok spowodowało. Takich autoanaliz, jak wyjaśnij wzrost, którą teraz się posługuję, w Power BI możemy znaleźć dużo, dużo więcej. I cały rozwój tego narzędzia zmierza też w tę stronę, żeby użytkownik końcowy, który jest zainteresowany wyciągnięciem wniosków, mógł część tych zadań, powiedzmy, detektywistycznych, z czego coś wynika, gdzie coś się stało, kto za to odpowiada, co się wydarzyło, mógł przekazać do obliczeń Power BI-owi i tak to narzędzie powie mi, że między październikiem a listopadem mam pewną kategorię, podkategorię produktową, taką jak szafki, której przychody znacznie mi wzrosły. To, co tutaj pokazuję, jest też dostępne dla użytkownika końcowego i taki użytkownik końcowy też może w obszarze już raportu opublikowanego sobie różnego rodzaju analizy generować. Jedną z ostatnich nowości, które pojawiły się w Power BI, jest możliwość automatycznego generowania podsumowań. Te technologie, one jeszcze nie zawsze działają tak, jakbyśmy od nich tego oczekiwali. One w wielu obszarach raczkują, ale to, że one się już pojawiają, jest pewnym sygnałem, w którą stronę narzędzie ze swoim rozwojem będzie zmierzać i tak naprawdę nie tylko to narzędzie, ale też inne. Więc jeśli mam pewien raport i teraz chciałbym to zamienić na pewne wnioski słowne, jedną z kolejnych nowości, które mogę pokazać i którą można już testować, jest inteligentna narracja, czyli poproszenie Power BI-a, żeby przeanalizował dane, które się tutaj znajdują i wygenerował jakieś
wnioski słowne, obliczył pewne rzeczy, spróbował w jakiś taki słowny sposób podsumować to, co jest widziane na raporcie. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy te dane w pewien sposób filtrować, to zobaczymy też, że ten raport zaczyna też reagować i te komentarze generują się w pewien sposób automatycznie. Wyszedłem tutaj w takim razie od zadawania pytań językiem naturalnym, ale widzę, że Power BI te moje dane też próbuje mi przetłumaczyć właśnie w taki sposób, co szczególnie będzie przydatne dla osób, które z danymi i z wykresami pracują niewiele i nie mają takiej biegłości i płynności w tym zakresie. Ostatnia wizualizacja, którą pokażę, która uważam, że świetnie się sprawdza w właśnie takiej interaktywnej analizie danych, to jest wizualizacja, która nazywa się drzewo dekompozycji. Załóżmy, że interesuje nas odpowiedź na pytanie i to może nawet w kontekście tego konkretnego raportu, który tutaj pokazuję, z czego wynika, które elementy najbardziej przyczyniły się do tego, że sprzedaż właśnie w tym moim ostatnim miesiącu wyniosła 1 300 000. Mogę poprosić Power BI o próbę wytłumaczenia tego i poszukania elementów, które mają w tym największy udział, które najbardziej się do tego przyczyniły. I tu mogę posłużyć się polem płeć na półce wyjaśnij według. Mogę posłużyć się polem na przykład priorytet zamówienia i rodzaj opakowania i poprosić Power BI-a o przeanalizowanie tych danych i wychwycenie w taki właśnie wspierany przez uczenie maszynowe mechanizmy sposób wychwycenia, które z tych moich elementów najbardziej się do tego przyczyniły. To, co zobaczymy, to, że mamy dużą przewagę płci mężczyzna. Mogę tę moją analizę teraz pogłębiać i zastanawiać się, które z tych pól najbardziej przyczyniły się do, z tych kolejnych pól przyczyniły się do mojego wzrostu. I tak, schodząc przez poszczególne poziomy, mogę analizować, gdzie ta moja sprzedaż albo dany wskaźnik, bo to oczywiście mogą być różne wskaźniki, z czego wynika jego wysoka wartość, jego niska wartość. Weźmy na przykład procentową zmianę miesiąc do miesiąca kosztów, z czego wynika wzrost, z czego wynika strata. Do tego typu analiza za pomocą drzewa takiego decyzyjnego nam się przyda, co pozwala nam nadal analizować te nasze dane w 100% interaktywny sposób, bo ta interakcja podąża za nami we wszystkich obszarach. W związku z tym możemy na to narzędzie patrzeć jako narzędzie takie typowo raportowo-analityczne, gdzie będziemy te nasze wykresy budować i, jak zaraz pokażę, publikować, ale widzimy też, że to narzędzie wybiega mocno w przyszłość i zachęca każdego użytkownika do zadawania pytań i do tak naprawdę generowania pewnych wniosków i odpowiedzi, co w tym krótkim pokazie chciałem też pokazać. No i tu dochodzimy do miejsca, w którym mój raport jest gotowy. Spróbuję go teraz zapisać i powiedzieć, jakie miałbym możliwości podzielenia się tym raportem, bo tutaj zawsze pojawiają się pewne pytania i wątpliwości. Model dzielenia się raportami albo w ogóle sposób postrzegania na środowisko Power BI wydaje mi się, że najlepiej tłumaczy takie porównanie z ekspresem do kawy na kapsułki, który tak naprawdę od Microsoftu wraz z kilkoma kapsułkami dostajemy za darmo. I my, ucząc się tego narzędzia, nabieramy coraz większego apetytu na to, co to narzędzie będzie potrafić, aż w pewnym momencie zobaczymy, że darmowe sposoby dzielenia się raportami, plik PDF, który zaraz pokażę, możliwość wysłania pliku PBX, który przed chwilą zapisałem, czy też osadzenie gdzieś na publicznej stronie, tak że inni będą mogli mieć też dostęp do tego raportu, przestanie nam wystarczać i wtedy zaczynamy się zastanawiać, jak z Power BI możemy zbudować bezpieczne, zarządzalne środowisko raportowe w chmurze. I tu mogą zacząć się opłaty za te kapsułki. Co miesiąc $10 za każdego użytkownika, który tworzy raporty, ale też te raporty czyta. Są też inne scenariusze dla dużych firm korporacyjnych albo dla twórców aplikacji, Power BI Premium, Power BI Embedded,
Więc tych sposobów jest więcej, natomiast w pewnym momencie tak czy siak to nasze środowisko może się okazać, że będziemy chcieli sobie przenieść do tej właśnie części online'owej. Gdzie znaleźć możliwość wygenerowania PDF-a? Poprzez plik eksportuj mogę każdą stronę mojego raportu zrzucić sobie do oddzielnej strony dokumentu PDF i wysłać, każdy, kto ma przeglądarkę internetową, takiego PDF-a będzie mógł w tym momencie utworzyć. Wadą oczywiście tego rozwiązania jest to, że ono będzie w tym momencie w 100% statyczne i żeby wycisnąć z takiego raportu coś więcej, no to muszę zapomnieć niestety o tych wszystkich interakcjach, które tam zostały zaprojektowane. Drugi sposób dzielenia się raportami to sprawienie, że po drugiej stronie użytkownik też będzie miał Power BI Desktop. I wreszcie sposób numer 3 to publikacja tego raportu i osadzenie ewentualnie na jakiejś stronie internetowej, co nadal jest dostępne po kliknięciu przycisku publikuj na bezpłatnym koncie. Tutaj jeszcze w tym momencie po opublikowaniu tego raportu to konto płatne nie jest nam w tym momencie potrzebne. To kiedy zaczynają się te opłaty? Taka pierwsza potrzeba to podzielenie się raportami z innymi użytkownikami w taki sposób, żebym ja jako twórca mógł kontrolować, kto będzie miał dostęp do mojego raportu i w jaki sposób będzie mógł konsumować moje dane. Druga rzecz, która się wiąże ze środowiskiem tym Power BI Pro, to możliwość ustawienia automatycznego odświeżania danych, budowy dodatkowych elementów, komentarze, alerty. To jest wszystko to, co w ramach tej platformy tak naprawdę dostajemy. No i najważniejsza rzecz z perspektywy użytkowania, dopiero tu znajdziemy przycisk pełny ekran, co tłumaczy, dlaczego te wszystkie napisy są na desktopie tak niewielkie. Planowane jest opublikowanie tego raportu i wrzucenie wszystkich danych w postaci opublikowanej bezpośrednio już do przeglądarki, gdzie użytkownik końcowy będzie mógł te dane filtrować, będzie mógł wchodzić z nimi w interakcję, bo wszystkie te elementy, które pokazywałem w tym krótkim wprowadzeniu, możliwość filtrowania, to są elementy, które w ramach tego narzędzia oczywiście online'owego także będą dostępne. I to najważniejsze rzeczy związane z tym środowiskiem. Za chwilę przejdziemy jeszcze do części pytania i odpowiedzi, gdzie będziecie mogli ewentualnie zapytać o niektóre elementy, zwłaszcza te, które w szybki sposób być może przeskoczyłem. Cel tego krótkiego wprowadzenia to oczywiście przejście przez cały proces od pobrania danych, budowa modelu i miar, budowa wizualizacji i opublikowanie raportu, natomiast w samym Power BI-u tych opcji do różnych wykresów, różnych form interakcji jest oczywiście dużo, dużo więcej. No i tu możecie się zastanawiać, ile czasu potrzeba, żeby takiego Power BI-a opanować. Na pewno w warstwie takiej graficznej myślę, że wystarczy dosłownie taki jeden dzień szkoleniowy, kilka godzin. Możecie szukać tych informacji w sposób taki rozproszony na YouTubie, na blogach, książkach. Są szkolenia oczywiście stacjonarne, chwilowo online'owe, ale ciekawą alternatywą, do której będę chciał Was zachęcić, to jest kurs online, w którym możecie razem ze mną uczyć się właśnie Power BI, gdzie znajdziecie 5 godzin kursu o samym Power BI-u, ale też dodatkowe elementy, cały edytor zapytań Power Query, model danych, język DAX, dodatkowy moduł tylko o wizualizacji danych i projektowaniu dashboardów, gdzie wiele ciekawostek można się dowiedzieć, jest na platformie akademiaskuteczneraporty.pl dostępny i czeka tak naprawdę na Was jako na studentów. Zwykle wybierają wszyscy te kursy w pakiecie, bo 22 godziny kursów można mieć za 1000 zł netto, czyli 1230 zł brutto, a w pakiecie dodatkowo dostajecie bezterminowy dostęp do filmów, możliwość zadawania pytań, konsultacje projektowe i 4 certyfikaty po każdym z modułów, bonusy, niespodzianki. To są takie miłe zaskoczenia, które w ramach całego kursu mam dla Was przygotowane. Jeśli się zastanawiacie, czy Power BI jest dla Was, to dobra wiadomość jest taka, że nie jest wymagana wcale jakoś wybitna znajomość
narzędzi typu Excel można prawie że z marszu przystąpić, natomiast według mnie świetnym przygotowaniem do tego kursu jest 13-godzinny darmowy kurs Excel, który możecie zdobyć za darmo na stronie i z którego część z Was na pewno wiem, że korzysta, bo dostaje od Was codziennie zadania po tych kursach rozwiązane. Więc jeśli chcecie się sumiennie przygotować do startu w Power BI, polecam to zrobić właśnie w Akademii Skuteczne Raporty.pl i podążać trochę za mną tą nową krzywą uczenia się programu Excel, dojść do miejsca średnio zaawansowanego i następnie iść przez Power Query, model danych, dashboardy. To jest ta ścieżka, którą ja w ramach tej platformy udostępniam. Jeśli szkolenia stacjonarne to jest to, co Was interesuje, to powiem, że teraz są chwilowo zakazane. Natomiast szkolenia online'owe, zwłaszcza takie, gdzie możecie wiele razy wracać do filmów, zadawać pytania, przysyłać do mnie konkretne tematy i ewentualnie, jak Wam się to nie spodoba, zwrócić cały kurs, wydaje mi się, że nie dają się w ogóle porównać ze szkoleniem stacjonarnym, tym bardziej, że wiedza jest tam naprawdę fantastycznie zorganizowana modułowo i krok po kroku można pewne elementy poznać. I wreszcie, jeśli uważacie, że to narzędzie nie jest dla Was i niekoniecznie coś zmieni w Waszym życiu, przeczytajcie też takie historie sukcesu absolwentów Akademii Skuteczne Raporty.pl, którzy uzyskali naprawdę w krótkim czasie fantastyczne wyniki i coś zmienili, czy to w swoich raportach, czy w swoim życiu, czy w swoich karierach, różne rzeczy. Justyna, Bartek, Mateusz, Michał i setki innych osób zrealizowały razem ze mną, do czego Was oczywiście będę zachęcał. Natomiast szczególnie dla uczestników webinaru przygotowałem jeszcze jedną dodatkową promocję, w której oprócz tych wszystkich elementów, o których mówiłem, czyli 22 godzin kursów z bezterminowym dostępem, możliwością zadawania pytań, z byciem na bieżąco w newsletterze, konsultacjami projektowymi, certyfikatami, bonusami, co łącznie składa się na koszt 1230 zł brutto, macie możliwość skorzystania z promocji Black Week i tylko do piątku możecie nabyć ten kurs, pakiet kursów Akademia taniej o 10% za 1099 zł brutto. Także zachęcam, żeby zastanowić się, bo czas jest tylko do piątku, do końca dnia, a sama promocja ma charakter jednorazowy. Zamówienie można złożyć, o czym jeszcze będę do Was pisał, albo bezpośrednio na stronie i otrzymać fakturę i zapłacić od razu, albo można też otrzymać fakturę taką przelewową i zapłacić z odroczonym terminem płatności. Te wszystkie informacje i sam kod zniżkowy do Was podeślę. Jeśli temat Was interesuje, czujecie, że to narzędzie Wam się spodobało i Wam się przyda, zachęcam, żeby przejść przez nie wspólnie. Jeżeli nadal nie czujecie się przekonani, to jedna osoba, która najlepiej prześle najlepszą pracę w konkursie mikołajkowym, który również dzisiaj startuje, ma szansę otrzymać pakiet kursów Akademia 4 w 1 jako nagroda i za zwycięstwo w tym konkursie. Waszym zadaniem, jeśli będziecie chcieli wziąć udział w konkursie, jest do 13 grudnia, przepraszam, do 6 grudnia podesłać dowolną wizualizację w Power BI na temat najgorętszego aktualnie tematu, czyli koronawirusa. Znajdźcie gdzieś dane, przygotujcie jakąś ciekawą wizualizację, odeślijcie i czekajcie na ogłoszenie wyników, będąc dobrej myśli. Wszystkie informacje i regulamin również umieszczę na stronie po tym naszym spotkaniu.